Hej, z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja. Witam w kolejnym filmiku. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym otworzyć tutaj dwie przesyłki, które mam do rozpakowania. Bardzo ciekawe. I tak jak wcześniej pokazywałem na jednym materiale, tym gdzie była paczka odlepy odpakowywana, jakiś czas temu udało mi się kupić dwa magazyny PlayStation Magazine UK, czyli Official UK PlayStation Magazine. Nie ten polski magazyn, który też ostatnio pokazywałem, na przykład bo mam do sprzedania jeden, polską wersję właśnie do sprzedania mam na Allegro, ostatnio pokazywałem gdzie mam. I ponieważ chciałbym przygotować jakiś taki obszerniejszy materiał na ten temat, na temat tych polskich i zagranicznych tych wydań, i w tym celu udało mi się kupić jeszcze tutaj dwie rzeczy, ponieważ chciałbym przygotować taki już konkretniejszy materiał, nie tak, że ja siadam przy kamerze i komentuję, tylko po prostu już coś przygotować w formie felietonu, coś napisać, później to przeczytać, fajnie zmontować i żeby coś z tego wyszło. Tylko żeby to wyszło, to potrzebuję tutaj kilku materiałów do tego filmu. Wszystkie polskie te magazyny mam, bo w latach 90. kupowałem. Później po latach 2000 udało mi się na Allegro wszystkie, te które mi tam brakowało, to skompletować. Na Allegro i jeszcze tam z innymi osobami jakoś w jakiś tam sposób udało się dogadać i je zdobyć. Wszystkich tych zagranicznych nie mam, zresztą one wychodziły do 2000 chyba, tak jak mówiłem, 5 czy 4 roku, tak jak mówiłem o tych demkach, bo to właśnie te są magazyny, które z demkami wychodziły. No i chciałbym tutaj właśnie z tymi zagranicznymi numerami i z polskimi przygotować taki felieton. No i po to potrzebuję tutaj kilku różnych rzeczy, żeby móc to przygotować. Więc mam tutaj dwie przesyłki. Je proponuję na początku otworzyć tą jedną tutaj. To na razie sobie na bok odłożymy, bo to nie będziemy tego dzisiaj przeglądać. Ponieważ udało mi się upolować coś, na co polowałem wiele lat, kurczę, i zawsze to było poza moim zasięgiem, bo zawsze ceny na eBayu wędrowały, czy windowały wysoko. Natomiast udało się gdzieś to na eBayu znaleźć jakimś cudem po prostu. Tak sobie myślę, a wpiszę, zobaczę czy jest. Patrzę, jest, kurczę, tylko że nie w Wielkiej Brytanii, tylko we Włoszech. Ktoś we Włoszech to sprzedawał. Więc może dlatego udało się to kupić taniej niż normalnie, bo na brytyjskim eBayu to kupienie tego graniczyło niemalże z cudem, no jeśli chodzi o, że tyle osób było licytujących, bijących się o to, a gdzieś tam we Włoszech ktoś to sprzedawał. Więc dobra, zobaczmy to sobie. To jest oczywiście pierwszy numer PlayStation magazynu z 90 aż 5 roku po prostu. U nas w Polsce dopiero pierwszy numer się ukazał w 97, a w Wielkiej Brytanii już pierwszy numer był w 95 roku. I tak się składa, że oprócz tego, że go sobie zaraz tutaj obejrzymy w środku, to tak się składa też, że mam do niego płytkę. Tylko że płytkę nie tutaj w tej paczce, tylko po prostu udało mi się ją kiedyś kupić. Po prostu ją sobie tutaj za chwilę też ogramy. Przejrzymy magazyn, ogramy płytkę i tyle. Także będzie fajna. Będzie, myślę, że fajny wstęp też. Ja bym chciał wszystkie te płytki po kolei ogrywać, te wszystkie płytki demo, więc będzie okazja, żeby... dobrze się właśnie składa, że od tej pory będzie można wszystkie te magazyny pokazywać po kolei od numeru pierwszego. Wszystkie te demka. Teraz tylko muszę się uporać z otworzeniem tego tutaj, więc jeszcze chwila. Tutaj, tak? Dobra, jest w końcu. Dobra, także otwórzmy to sobie. Bardzo ładnie zabezpieczone. Po to, żeby była jakaś, żeby nic w transporcie się nie uszkodziło. Zajebiście, po prostu tu jakiś sklep sprzedawał we Włoszech, więc wszystko profesjonalnie spakowane. Wow, po prostu naprawdę profesjonalnie. No i mam, proszę bardzo, proszę Państwa, Święty Graal. Od tego się wszystko zaczęło. PlayStation Magazine number one, czy number chyba, tak, po angielsku. The Official. Jeszcze nie było UK, tylko się nazywało The Official. Później zmienili nazwę na UK. Grubością przypomina te polskie, bo później, ja wam dla porównania pokażę, już później te brytyjskie, zobaczcie jakie były grube. Dwa razy grubsze były. Na początku jest na górze ten pierwszy, a ten jest niżej ten 41. Czyli 40 numerów, później było to dwa razy grubsze, prawda? Więc to przypomina grubością te polskie, ale też te późniejsze, bo w
wczesne te numery polskie to były dwa razy cieńsze niż to, więc u nas to była zawsze bieda. Także zaraz to sobie przejrzymy, proszę Państwa, aż sam jestem podjarany, co tutaj mogło być. I tak się składa, proszę Państwa, że mam płytkę. Kiedyś udało mi się zdobyć tą płytkę, numer jeden. No, numer jeden właśnie, też tak się napisane, The Official PlayStation Magazine. I z tego co pamiętam, to ta jeszcze płytka była, to jest w ogóle wczesny numer. SLES 00107, czyli bardzo wczesny numer płyt. Inne ja pokazywałem na przykład, które miały 3000 czy 4000 albo 2000, czy nawet niektóre miały tam 400 coś, 00400 coś tam, tak? Więc i z tego co mi się, z tego co gdzieś tam czytałem, to ta właśnie płytka nie była przez ten PlayStation Magazine robiona, tylko przez Synosis po prostu. I tu są gry chyba Synosis, z tego co pamiętam. I oni tę płytkę składali, więc tu jest nawet też inne menu takie niż w tych pozostałych płytach, które do tej pory ogrywaliśmy, więc będzie okazja zaraz to pograć. Najpierw sobie magazyn przejrzymy. Jeszcze tylko otwórzmy sobie to od razu. Tego nie będziemy dzisiaj przeglądać, no bo to już za dużo nam zajmie, ale zobaczmy sobie, bo tutaj jeszcze, żeby fajnie ten materiał przygotować i też dla siebie oczywiście, no do kolekcji, udało mi się zdobyć dodatkowo jeszcze numer tak 49 i numer 55. O, tu jest 55, a później ten numer zmienili tutaj, że tu jest 55. Dobra, to te sobie na razie odkładamy na bok, bo tego nie będziemy przeglądać. Dzisiaj chciałem się skupić na tym pierwszym numerze. Zobaczmy sobie, co wtedy było, jakie tutaj gry wtedy były. Ja teraz kamerkę sobie tylko tak przestawię bardziej, o, i przybliżę troszkę. O, no zobaczmy sobie. Na początku może okładkę, co? 8 demos on exclusive CD. Now you're playing with real power. Discover what Sony's amazing new games machine can really do. No i mamy tak, ekskluzywne podglądy, tak to chyba się powinno tłumaczyć na polski język. Total NBA, Discord, Wipeout, no właśnie wtedy Wipeout wychodziło dopiero co, i to Shinden 1. No poza tym na CD Wipeout, Destruction Derby, Assault Rigs, Lemmings 3D, Nova Storm, Crazy Ivan i Discord. Zobacz na stronie 94, to chyba tam właśnie będzie spis tych gierek. No i dobra, lecimy do środka, zobaczymy co tu jest, jakaś pierwsza reklama. PlayStation Powerline, czyli jakaś linia telefoniczna, gdzie można było zadzwonić i coś tam się dowiedzieć. Jak to były początki, więc ludzi w ten sposób wtajemniczali. Dobra, dalej. HMV, 60 funtów off, jakaś reklama sklepu. Na 60, obniżka 60 funtów na PlayStation. Dobra, dalej, tutaj spis treści. Witamy w pierwszej edycji PlayStation Magazynu, oczywiście po angielsku. Dobra. Lecimy dalej. Na razie będziemy tak pobieżni. Nie będę za bardzo czytał, zwłaszcza że to jest po angielsku, bo bym musiał tłumaczyć. PowerPlace, jakaś reklama Virgina. Tak? I tu jest właściwie spis treści. Tutaj to był taki nawet nie spis treści, tylko spis takich jakby najciekawszych działów, tak? Czy artykułów, o, feletonów raczej. A tu jest raczej spis treści. O, właśnie taki, który był zawsze. I właśnie to czasopismo zawsze się dzieliło na trzy główne elementy, czyli pierwsza rzecz to jest preplay, czyli jakieś testowanie gier jeszcze wczesnych, wersji beta, czy tam wczesnych pokazowych. Playtest, czyli już pełne recenzje. I full contents, czyli o pozostałe działy, czyli newsy, previews, czyli jakieś, no też pierwszy podgląd, jakiś UK Games feature, tego nie było w polskiej wersji tego magazynu. Subscription offer, czyli jakaś ta prenumerata pewnie, A to Z, A to Z, video gaming, czyli pewnie jakiś spis wszystkich gier. 2000 funtów competition, pewnie jakiś konkurs. Reviews, czyli jakieś też jakieś recenzje czy coś. Letters, czyli listy, to też było w polskiej edycji. Na CD, czyli on the CD, to co było na płycie opisane. I game over, nie wiem co to jest, bo tego nie było w polskiej edycji, więc zobaczymy. No, dobra. Podoba mi się bardzo ta szata graficzna, która tutaj jest, jeszcze za chwilę będę do niej wracał. Update. No, zapoczątkowanie najważniejszej czy największej, no jakby to przetłumaczyć, no maszyny, dekady
Także tutaj takie wprowadzenie ogólnie o PlayStation 1. No, tutaj jakieś wczesne wersje tych padów, mamy wczesne wersje padów, pokazane prototypy. Jak ktoś zna historię PlayStation, no to to mniej więcej zna, natomiast możemy sobie rzucić okiem, że tak na początku miał szark wyglądać. Dobra, lecimy dalej. Na razie nie będę tego czytał, bo to sobie na spokojnie sam poczytam, bo to nie na film się nadaje. O, tu mamy podgląd ze środka konsoli, tylko tu mi się wydaje, że kartkę jedną pominąłem, czy mi się wydaje? Nie, wszystko jest ok. Dobra. Dobra, dalej. Tutaj jakaś relacja z ECTS. Tu jest zawsze, to już była w tym polskim wydaniu też, co tam w Japonii było słychać, Japanese Column. Tu w polskiej wersji jakoś to się inaczej nazywało. W tym momencie nie pamiętam, będę musiał kiedyś pokazać, tak? O, tutaj ciekawa ramka. Gość ten... Fo, który gra w Toshindenie, którego o nim tak zawsze śmiesznie się wypowiadam, to napisane, że był wzorowany na tym panu Miyagi z Karate Kid. No proszę, nawet nie wiedziałem. Chociaż można było się domyślić, prawda? Dobra, dalej. Crystal Dynamics Conversation, czyli jakieś tutaj zapowiedzi, co Crystal Dynamics wtedy produkowało. Tutaj od Namco Dig Dug, to ten... Właściwie to nawet nie tylko Dig Dug. Tu jest jakaś składanka, prawdopodobnie. No właśnie, to jest o składance Namco Museum. Tylko miało się nazywać Museum Peace Vol. 1, a później zmienili nazwę na Namco Museum Vol. 1, czy tam dalszy numer. Tu coś jest o Ridge Racerze. No tutaj można było jakoś zamówić chyba tą. Poradnik do Discorda. Tutaj coś o firmie Core, czyli między innymi Tomb Raider, jakieś zapowiedzi takie wstępne. To były początki PlayStation, to jest 95 rok, przypominam to jeszcze w Polsce, to jeszcze nikt prawdopodobnie wtedy o PlayStation nie słyszał. U nas to dopiero 98-99 rok to się spopularyzowało, mimo że już niektórzy w 97 mieli oczywiście, ale natomiast mówię, kiedy się spopularyzowało. Capcom Comeback, czyli tutaj też zapowiedzi Capcomu, no czyli widzicie, tutaj wiele firm na PlayStation produkowało gry. No tutaj mamy na przykład... Resident Evil chyba. No właśnie, Biohazard. Czyli to w Japonii nazywało się Biohazard. Jeszcze wtedy w Europie nie przetłumaczyli na Resident Evil. Czyli to są bardzo wczesne jeszcze nowinki tutaj. I tutaj rekomendacje od PlayStation magazynu. Ridge Racer, Wipeout, Jumping Flash. O, mam z tego nagrany gameplay na kanale. Tylko to jeszcze było zanim ja komentowałem filmy. To jest takim królikiem się chodzi. Taka trójwymiarowa, trójwymiarowy wygląd z pierwszej osoby. Można powiedzieć, że FPP, tylko że taka bardziej platformówka dla dzieci. Co nie znaczy, że łatwa. No i NBA Jam TE. Tu reklama Nova Storm. Też mam z tego gameplay, jeszcze zanim komentowałem filmy. Taka strzelanka w 2D na sprite'ach. No i tu mamy już ten dział preplay, czyli wczesne wersje... testowane, czyli tu mamy na początku tak Total NBA i tu jest właśnie zawsze ta taka fajna ikonka zawsze była, tak jak tutaj On The CD, też było to w tej polskiej wersji, tylko później zmienili z On The CD na tym CD po prostu, i po prostu, czyli to oznacza, że tu jest demo tej gry na tej płycie, tej, które tutaj pokazywałem, więc można sobie oprócz recenzji było przeczytać, można było recenzję, można było też sobie pograć, prawda? Więc tutaj były takie, jak ten dział preplay, tutaj ta żółta rubryka, to były te działy z testowymi jeszcze grami w pierwszy podgląd na grę, jeszcze bez recenzji, bez oceny. O, tu mamy Mortal Kombat 3, Warhawk, którego już pokazywałem dwa razy, tragedia, ESPN, Extreme Sports, też to pokazywałem na jednym gameplayu. Zacna gierka, mówię, chciałbym to kiedyś kupić, no. Te, co jeździmy tymi na deskorolce, albo na rolkach, albo na rowerze i możemy lać w mordę przeciwników. Philosoma, nie wiem co to jest, jakiś chyba space shooter, na to wygląda. I Twisted Metal 1, też którego ogrywałem. No właśnie, jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie, gdzie ja te wszystkie gry ogrywałem, bo ja starałem się na początku te demka pokazywać te wczesne, początkowe. I mniej więcej jesteśmy na tym samym etapie, gdzie teraz ten magazyn to wszystko opisywał. Więc będzie teraz świetna okazja, żeby te wszystkie gierki, po kolei te wszystkie demka tutaj pokazywać, więc... No, także dobrze się składa. Tutaj mamy dalej EA Sports Lineup. Czyli jakaś FIFA, ale to nic nie ma, że o FIFA. Może tak to się miało nazywać. EA Sports Lineup.
Chyba, że to już. Aha, bo to jest o kilku gierkach. Tu jest golf też pokazany, tu jest piłka nożna. Możliwe, że coś jeszcze. Na razie tylko są screenshoty z piłki nożnej i z golfa. Chyba, że dalej jeszcze przejdziemy, coś będzie. No, tutaj coś jeszcze dalej. Hokej jest właśnie jakiś. O, NBA jest. Tu jakaś reklama. We know that after 3 years at college, most students emerge with letters after their name. Nie wiem, o co chodzi tutaj. Nie wiem, co to jest. Tutaj coś można było wypełnić i wysłać chyba. Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. Tekken, no proszę. No nawet recenzja, znaczy nawet nie recenzja, tylko jeszcze wczesny podgląd na pierwszego Tekkena. To była trzecia pełna wersja, którą kupiłem. Właściwie to dostałem wtedy od ojca. W 98 roku, no. Udało się wtedy mi ją dostać. No właśnie, w Polsce to było tak opóźnione. Ja Tekkena, który wyszedł w 95 roku, miałem dopiero w 98. No, także Tekken. Spot Goes to Hollywood. A to... cóż to jest? Aha, czyli jakaś firma. Też podgląd wszystkich gier, jakie oni tutaj, jakaś firma... nie wiem, Spot chyba? Prawdopodobnie tak. Albo Virgin, bo tu jest Virgin Interactive. I tutaj jakieś kilka gier od nich, jakich jest Adventure World, jakaś platformówka taka z rzutem izometrycznym. Pirate World, o, tego to nawet nie znałem. Myślałem, że jedyna gra o piratach to jest Overboard, a tu jednak jakaś gra o piratach. Jest Horror World, tego też nie znam. Aha, to jest Sci-Fi World, czyli to jest jakaś jedna gra w takim razie. A, ja czytam, myślałem, że to są kilka różnych gier, a to jest po prostu podzielone na kilka etapów. No, to nawet się nie zorientowałem, ale... czyli tytuł gry to jest Spot Goes to Hollywood i to wydało Virgin Interactive. Tak. No ja pomyślałem, zmyliło mnie to, że to są cztery tak jakby gry, a to są tak jakby cztery levele opisane, czy cztery światy. No, dobra. Ale tytułu ogólnie nie znam, Spot Goes to Hollywood. Pierwszy raz słyszę ten tytuł, także nie wiem, co to za platformówka. Widocznie jakaś zapomniana i słaba. Tu jakaś kolejna reklama. Nie wiem, o czego tutaj służy. Też coś tu można było wypełnić. WWF. WrestleMania, czyli Wrestling. Jeden z pierwszych. To chyba nawet na sprite'ach robiony. Zobaczmy sobie go. Chyba tak. Chyba na sprite'ach, tak jak w stylu Mortal Kombat. Nie, jeszcze nie trójwymiarowy. Czyli to jeden z pierwszych wrestlingów, a może nawet i pierwszy. I obok reklama Shell Shock. Ja to też chyba ogrywałem na jednym kanale. To gdzie jeździliśmy takim tym czołgiem. Że też nie dałem rady w to grać, bo jedna ze słabszych gier, dlatego nie warta jest. Ona też na Saturna wyszła. Na Saturna wyszła, ale to jest, o, nawet napisane, że Sega Saturn i nawet na PC-ta też wyszła. Nic ciekawego. Taka strzelanka 3D, bardzo wczesna, gdzieś jakimiś czołgami się strzelamy. Dobra, lecimy dalej. Made in Britain. O, tutaj coś mamy fajnego, czyli jakieś gry prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii produkowane. Tu mamy mapkę. A, czyli mapka tych różnych deweloperów. Team 17, Gremlin, Sony też oczywiście miało siedzibę, Core Design, co tu jeszcze bardziej znanego, Time Warner, Sensible Software, czyli ci z Amigi, nie wiem, czy oni coś na PlayStation robili, nie znam żadnych ich tytułów, możliwe, że tak, Sony Computer Entertainment, Vivid, chyba to też jest znana firma, Warner, Bullfrog, Minscape i Microprose, ale też nie kojarzę, czy oni coś na PlayStation robili. Możliwe, że na początku tak, bo na PC-ta na pewno. No i tu są właśnie te firmy wymienione i co oni tutaj oferują. Czyli Sony oferuje m.in. Crazy Even, Assault Tricks, to też jakaś strzelanka 3D. Gremlin miał Actua Soccer, którego pokazywałem, też zrobili na Sega, którego grywam. Loaded, którego też pokazywałem na Sega właśnie, ale na PlayStation też wyszło. I Actua Golf. Oczywiście później jeszcze kolejne gry robili, ale na tą chwilę tutaj były te pokazane. Dalej mamy Bullfrog, czyli oni zaczynali od Team Park, później było Team Park World, później jeszcze Team Hospital wyszło i Syndicate Wars. Nigdy w to nie grałem, ale podobno zacna gierka. Podobna zacna gierka też na PC-ta wyszła i chyba nawet ją teraz można za darmo ściągnąć, bo została jakoś chyba rok temu za darmo udostępniona. Magic Carpet. Aha, już wiem, co to jest. Na tym silniku został później Populous 3 zrobiony. Strasznie słaba gra. Mam właśnie demko też kiedyś pokażę, natomiast to jest słabizna. High Octane recenzował to QD PSX, takie wyścigi w stylu Wipeouta, ale znacznie gorsze. Tu mamy Core Design, oni wypuścili Blam Machine Head wtedy. To jest też jakaś strzelanka 3D, taka bardzo słaba. Mam jej demko chyba na Saturna, więc będziemy mogli sprawdzić sobie. Thunderhawk
2. Ogrywałem to też demko na jednej płycie. Straszna słabizna, coś w stylu G-Police. No i Shell Shock, o którym przed chwilą wspominałem. Tomb Raidera jeszcze wtedy nie było w planach wydawniczych, bo to dopiero 97 rok, Tomb Raider. Time Warner teraz... o właśnie, Primal Rage, którego ostatnio chciałem ograć. Mam na PlayStation 2 właśnie na tej składance. Midway, jak to się nazywa? Midway Arcade Treasures. Od tego, od Red Drake'a dostałem. Także nawet na PlayStation miało to wyjść. Nie wiem, czy wyszło oficjalnie, bo ostatecznie nie wiem, czy wyszło na PlayStation Primal Rage. Jeśli wyszło, to prawdopodobnie podobna wersja ta, którą mam na automaty. Na tej składance PS2. Mindscape, czy Mindscape właściwie, sorry, Mindscape. Tutaj Cyber Speed, jakieś wyścigi trójwymiarowe, też coś w stylu Wipeouta. Warhammer, którego chyba ogrywałem, tak? To właśnie to był ta strategia, którą... albo to coś innego jest. To chyba tak, to jest chyba ta strategia, którą tam na chwilę tylko włączyłem i zbyt długo byłaby na streama. To było chyba to. Team 17 to oczywiście Wormsy. I jakiś Witchwood. Cóż to może być? Też jakaś... nie, to nie jest strategia, to jest jakaś taka platformówka od góry widziana chyba, co? Chyba. Też nie kojarzę tego tytułu, prawdopodobnie zapomniany, a może nawet nie wyszedł. I Microprose Gunship 2000, jakiś helikopter, ale na razie jedyne co tutaj było to render jakiś z intro pokazany. Lecimy dalej. O, subscribe, subskrybuj się. Subskrybuj się do YouTube'a, nie? Wtedy to subskrypcja to była inaczej, prenumerata. Tak to się było, nie było kiedyś żadnego YouTube'a. 18 funtów za każdy numer, tak? Tu można było sobie wyciąć to i wysłać. Kiedyś jak była polska edycja, to też wysyłałem to. Tylko, że nie na subskrypcję, a na numery archiwalne. Kiedyś to wysyłałem w polskiej wersji. No, wycinałem to i wysyłałem, no. Więc tam w niektórych numerach mam wycięte tutaj. Dobra, Lexicon. Lexicon of Gaming Technology. Nie, Terminology, sorry, Terminology. Więc tu mamy... pamiętam, że coś podobnego było w tym polskim numerze z 97 roku. Czyli różne nazwy, na przykład co znaczy arcade, co znaczy arcade perfect, coin-up, composite video, engine, czyli wszystko, każde słówka. Jeśli ktoś nie był wtajemniczony, to mógł sobie się dowiedzieć o beat'em up, czyli gry bijatyki, albo jak to było po polsku, mordobicia, o byte, beat. Tak samo tutaj internet, o nawet ludzie tłumaczą, trzeba było co to jest internet wtedy. Laser, czy laser, megabit, megabyte, motion capture, multimedia, NTSC, PAL, polygon, pixel. Wszystkie takie słówka, żeby ludzi wtajemniczyć. Win. Coś tu można było wygrać za 2000 funtów, jakiś telewizor, tak? 28-calowy widescreen, czyli szeroki, Dolby Pro, Logic, Surround TV. Nawet dzisiaj bym chciał mieć taki telewizor, ale nawet na dzisiaj mnie na coś takiego nie stać, używany, nie? No więc można stać na LCD-ka, natomiast na taki retro, no to nawet dzisiaj nie stać. Nie każdego na to, prawda? Znaczy stać, no to, ale na coś innego mnie było wtedy bym nie stać. Nie bym mógł czegoś innego kupić, jakieś Amigi czy czegoś, prawda? No, mamy dalej, Preplay. Dziwne, że to było przedzielone przez tamte jakieś działy. Interplay Lineup, czyli to co Interplay miało wydać. I mamy tak, Descenta, którego też ogrywałem. Właśnie wszystko się świetnie składa, proszę Państwa, bo wszystkie te gry, które ja ogrywałem, to teraz są w tym magazynie. Descent, strasznie te screenshoty są takie ciemne, więc ciężko to pokazać, no ale widzieliście na gameplayu. Natomiast gierka straszna. I tu jest jeszcze Waterworld, chyba to na podstawie tego filmu Wodny Świat z Costnerem. Tak, napisane Kevin Costner, Futuristic Mad Max. Właśnie to Mad Max był, znaczy właściwie to Wodny Świat był do Mad Maxa podobny. Podobno z Rzynka, z Mad Maxa 3. No ale, ale film fajny też. Ale gra, w grę nie grałem, wiem, że tylko na Game Boya tego wyszło, na Virtual Boya, ale czy na PlayStation ostatecznie wyszła, to nie wiem. Nie słyszałem o tym tytule nigdy, więc nie wiem. Dalej mamy tak, Casper, tylko nie ma żadnego screenshota, to jest właśnie platformówka, gdzie się chodziło tym duszkiem. Nigdy w to nie grałem, natomiast później parę razy w różnych czasopismach też screenshoty widziałem. VR, czy VR właściwie, Baseball 95, czyli jakiś baseball, też nie wiadomo czy wyszło to. Rock'n'Roll Racing 2, tu jakieś są screenshoty, jakieś takie futurystyczne wózki, jakieś na gąsienicach, słabo widać, bo strasznie ciemne są. No, słabo widać, no, w każdym razie, no. Lecimy dalej. Dalej tu jeszcze Interplay i tu mamy jeszcze Siberia,
Podobno znany tytuł, kiedyś chyba Energii, kto pokazywał na kanale jakąś recenzję tego. Ja w to nigdy nie grałem. Ciekawe, czy ostatecznie wyszło na PlayStation, nie wiem. Lost Vikings, czy Vikings właściwie 2. Lost Vikings 2, tak, o. Nie ma tu żadnego screenshota, co? Czy to jest to, co na dole tutaj? Nie wiem, w każdym razie też tego nie znam. O, tutaj niestety jednej strony brakuje. Porwana, szkoda, ciekawe co tu było. Może jakaś też pronumerata, czy coś, czy plakat jakiś? Trudno powiedzieć. No i tu mamy dalszy ciąg jakiś... i tu mamy właśnie recenzję, bo tu jest jednej kartki brakuje. Tu mamy recenzję, czy preplay też właściwie, Fade to Black, czyli druga część flashbacka. Flashback, który był na Amigę, na PC-ta też. I druga część to nazywała się Fade to Black, strasznie słaba. Polecam recenzję na kanale Lang Games TV, on o to grał. Strasznie mu to kiepsko wyszło. Znaczy, nie jemu właściwie, gierka ta jest kiepska. O, też grałem w to demko i to jest straszny tytuł. Flashback jest od tego o niebo lepszy. A tu chcieli flashbacka do 3D przenieść i ta gierka jest straszna. Szkoda, że tu jednej strony nie ma, no niestety. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze nam trochę stron zostało. Starblade Alpha. Też to recenzował QD. Też jeszcze to jest preplay, czyli jedna z pierwszych takich podglądowych recenzji. Znaczy nawet nie recenzję, tylko taki przegląd, podgląd. Tutaj cóż to jest? D. Też ktoś to recenzował. Czy Energeek, czy też Lime Games TV, ten pajdak. Gdzieś to widziałem u kogoś. Chyba właśnie Lime Games TV. Jedna z pierwszych gier właśnie taka full motion video. O, napisane nawet full motion video. Gdzie sterujemy po prostu tym, co się dzieje na ekranie, no jakimiś animacjami. Ja w to nie grałem, no. Pajdek mówił, że to się ta gra bardzo postarzała, więc zapraszam do jego recenzji, jeśli ktoś kogoś ten tytuł interesuje. Wipeout, no proszę. I to już jest playtest. Zaczynamy playtesty. Tu jest dział właśnie ten niebieski playtest. No i mamy pierwszego wipeouta. Tutaj cała strona poświęcona screenshotom. I o tyle o to się, dlaczego... Teraz właśnie, dlaczego ja się nie czepiałem w tych starych magazynach, gdy są takie screenshoty na całą stronę, a w dzisiejszych czasopismach się czepiam. Dlaczego? To proszę zobaczyć, jak fajnie, genialnie to zrobili właśnie w tym PlayStation magazynie po prostu. Każdy screenshot w rogu ma numerek 1, 2, 3, 4, 5, tutaj jest 6 i tak dalej. I pod każdym, do każdego jest jakiś podpis, co na tym screenshocie możemy zobaczyć, więc po prostu każdy screenshot jest tak jakby podpisany, więc widzimy, co wtedy na nim jest. Może tutaj faktycznie te screenshoty są beznadziejne, jeśli chodzi o Wipeout, bo tutaj na każdym widzimy tylko ładne kolory, po prostu prezentację gry. Natomiast często się zdarzało w tym czasopiśmie, za co jestem bardzo im wdzięczny, że po prostu na screenshocie było coś niewyraźnego na przykład, albo nie rozumiemy, co tam było. I ładnie było w tym tekście tutaj napisane, co widzimy na tym screenshocie, no po prostu. Czasami ten tekst był tutaj dłuższy, czasami krótszy. Czasami był jakiś śmieszny tekst, na przykład jakiś tam, na przykład był jeden, drugi, trzeci screenshot i po kolei była historyjka, tak jak była pisana, że jestem tu, później jestem na tym screenshocie tu, a w trzecim wybucham, czy tam do kogoś strzelam. No po prostu tak czasami sobie też żarty robili z tego. Także to było bardzo fajne, bardzo to fajne było. W innych czasopismach też tak robiono, natomiast nie było to numerowane, tak jak tutaj fajnie, sprytnie z tym numerkiem. W innych czasopismach po prostu był screenshot i pod screenshotem był podpis. W Secrecie, w czym tam jeszcze, w PSX Extreme i w tych innych czasopismach też to było. Tylko że tu mi się bardzo podobało, że był numerek podpisany. Aczkolwiek czasami niestety brakowało numerka, albo numery się nie zgadzały i trzeba było się domyślać, co jest do którego podpisu. Albo czasami były numerki, a brakowało podpisów. Też tak było po prostu czasami. I dlaczego o tym mówię? Bo chcę o tym na tym felietonie powiedzieć, który tam przygotuję, bo to była fajna, bardzo zacna rzecz. No, oprócz tego były też takie fajne wstawki. Tu na przykład na dole jakieś były opisywane jakieś takie różne drobiazgi oddzielnie. Były jakieś też screenshoty, tak jak na przykład tutaj level 2, level 1. Też były fajne różne takie rzeczy opisane, na przykład jakieś bronie, czy jakieś postacie, czy coś po prostu. Też było fajnie, tak było to rozdzielone. I tu jeszcze jedna fajna rzecz, też bardzo zacna rzecz. Tu oprócz tego, że były zawsze w tej ramce podawane, kto był tym wydawcą, data, zawsze tutaj była release date, czyli out now, czyli już jest, a zawsze była data, na przykład tam lipiec 98 roku. Cena też zawsze była. Ewentualnie czasami było napisane tel, czyli trzeba było zadzwonić telefonicznie do tych sklepów, pytać się. Napisane było czasami tel. Developer był podany, origin, czyli z jakiego kraju to pochodziło, czyli tutaj UK, Wielka Brytania. I styl racing simulation, czyli po prostu na przykład było napisane po polsku wyścigi, symulator wyścigów czy coś takiego. No i tutaj były też jeszcze fajne ikonki
pokazane, co ta gra, na co gra pozwala, czyli one player, jeden gracz, serial link compatible, czyli można było na link kablu grać po prostu na dwóch telewizorach, na dwóch konsolach, pad, neckcon, ten taki do sterowania w takim charakterystycznym sposób i karta pamięci. I zawsze te ikonki tutaj zawsze dodawano, więc to też była fajna bardzo rzecz w tym magazynie, dlatego go bardzo tak lubiłem. Lecimy dalej. Dalej jeszcze jest tutaj dwie pozostałe strony tej recenzji, no i ocenę dostała 8. I tu też zawsze fajnie było, że były podane też oceny, składowe oceny. Po prostu była grafika i kilka słów o niej, 9 na przykład ocena, dźwięk 8 i kilka słów, lifespan, czyli jak to powiedzieć na polski, to czy to jest grywalność? Chyba. Nie wiem, jak to było po polsku przetłumaczone. Gameplay, presentation i oryginalność. Pamiętam, że to po polsku było troszeczkę inaczej przetłumaczone i też były tutaj inne... inaczej to było oczywiście napisane. Do każdej była oczywiście ocena, do każdej tej... do każdego tej specyfiki tutaj pokazana i później główna ocena wychodziła na podstawie tych składowych ocen. Zdaje się, że tak to było liczone. Krótki werdykt i ocena w skali na 10. Bardzo mi to się podobało. Nie w każdym czasopiśmie tak to było. W niektórych, na przykład pamiętam, w grach komputerowych to było w ogóle jakiś popierdolony system ocen w skali procentowej. Od 1 do 100% i w skali procentowej obliczali to, więc to było w ogóle bez sensu. Może nie bez sensu, ale dziwne to było na przykład. Niektóre czasopisma w skali od 1 do 6, skala szkolna była. No, a nieważne. Playtest, teraz mamy Battle Arena Toshinden, którego też pokazywałem już na kanale 2 razy już. Raz na demku z PlayStation, to była część druga, a raz na Saturna, Battle Arena Toshinden Jura ogrywałem, także o tym obszerny materiał to jest u mnie na kanale. Też tutaj fajnie opisane postacie, tutaj też screenshoty z podpisami. Także fajne, tutaj też fajny tekst, będę sam mógł poczytać. Ocena dostała 7. Aha, czekaj, zaraz czekajcie, bo tu brakuje strony. No właśnie, niestety znów brakuje strony. Ha, patrzcie. Czyli, sorry, ocena dostała 8. Niestety brakuje tutaj strony, a tutaj dalej jest recenzja Destruction Derby. Niestety brakuje strony, patrzcie, tu jest numer 64, a tu jest dalej 67, więc brakuje niestety znowu strony. Kurde, taki się trafił egzemplarz bez jednej strony i tam wcześniej bez jednej. No trudno, w każdym razie mamy tu dalej recenzję Destruction Derby 1. Szkoda, że nie ma tej pierwszej tutaj strony. Trudno. Bo coś tam pewnie jeszcze była jakaś jedna recenzja. Oprócz tej pierwszej strony Destruction Derby dostała właśnie 7. Jak na tamte czasy to myślę dobra ocena, jak na dziś to trochę przesadzona. Lecimy dalej, NBA Jam. To nie będę się rozwodził za dużo, bo to po prostu koszykówka. Kto lubi koszykówkę, to lubi. Ja to chyba też pokazywałem na kanale, tak? Chyba to też pokazywałem, no. XCOM Enemy Unknown, czyli to są ta strategia, kiedyś to, właściwie to nie grałem, tylko oglądałem, jak mój znajomy w to grał kiedyś. Strategia, gdzie po prostu ludźmi walczymy z kosmitami. Wtedy ja byłem to, ja wtedy po prostu nie ogarniałem tego, więc po prostu sobie siedziałem na PlayStation i on wtedy przy mnie to ogrywał. No, fajna gierka, no coś w stylu... z tego, co ja zapamiętałem, no pamiętam, no między innymi właśnie w stylu właśnie bardziej coś Populousa, dwójki, graficznie. Czy właściwie ten XCOM to ma bardziej taki swój własny styl. Było kilka części też, no niestety mówię, nie grałem ani razu, tylko kiedyś oglądałem po prostu, jak mój znajomy u mnie w domu grał w to po prostu. No i ocena 8. Z tego, co pamiętam, to ta gra na karcie pamięci zajmowała 15 bloków. Czyli całą kartę pamięci zajmowała. To była chyba ta część, albo druga. Ale chyba ta. Chyba ta i ona zajmowała aż całą kartę pamięci, jeśli save'a się robiło. No, dobra, lecimy dalej. O, Ridge Racer jest recenzja 9 dostała. 9. Czyli to była właśnie wtedy jedna z najlepszych gier. Z tego, co pamiętam, to 10 dopiero Tomb Raider dostał. Czyli to było 2 lata później. No. Tomb Raider dopiero dostał 10, a Ridge Racer oczywiście, no, jedna z najwyżej ocenianych tutaj gier, jak widać. No i też fajnie, tutaj screenshoty, fajnie te samochody pokazane na górze. Dobra, lecimy dalej. Zajebiste po prostu. Wszystkie początkowe gry mamy tutaj. Rapid Reload. O, to jest gra, którą chciałbym mieć. Dwuwymiarówka, strzelanka, coś w stylu tego, Metal Slug'a. Natomiast nie wiem, co się stało, jeszcze parę lat temu na Allegro szło wyhaczyć za jakieś niewielkie pieniądze, 20 zł. Natomiast teraz
Matko Boska, na eBayu, żeby ją kupić, to trzeba wydać 300-400 zł po prostu, a na Allegro w ogóle się nie pojawia. Nie wiem po prostu. A taka fajna gra po prostu, w stylu Metal Slug'a. Bardzo zacny tytuł, z tego co widziałem na gameplayach, no. Niestety prawdopodobnie nigdy tego nie będę mógł kupić sobie, bo ceny są jakieś porąbane. Tu mamy jakąś reklamę jakiegoś sklepu. No, zobaczcie, właśnie też to jest to samo, co mówiłem. Oprócz tego, że są ceny, tam niektóre gry po 36 funtów. Ja pierdzielę, jakie ceny. Chociaż może na tamte bez inflacji i bez liczenia na złotówki, no to to jeszcze nie było tak wysoko, ale niektóre inne gry, to napisane jest call, czyli zadzwoń, tak jak mówiłem, w tej polskiej wersji też było tell, że zadzwoń. Tak samo nawet te sklepy mówiły, ogłaszały się, że zadzwoń, bo nie wiemy za ile to sprzedamy, bo jeszcze nie wiemy jakie będzie zapotrzebowanie na te tytuły, czy mamy sprowadzać je, no tak no. No, czyli nawet nie były wtedy jeszcze znane ceny, po prostu to był raczkujący jeszcze rynek tego PlayStation, dopiero kilka wczesnych tytułów miało ceny, a te pozostałe gry to trzeba było się dowiadywać. I podobnie było w Polsce, nawet do 99 roku były niektóre gry z tele. Ja chyba nawet na tym cenniku, co pokazywałem, tam też były chyba niektóre ogłoszenia gier i były też napisane tele. Z 99 roku, czyli to było 4 lata później w Polsce. Tu niestety patrzę, coś jest wycięte. Jakiś lemming został wycięty. Ha! Był jakiś śmieszny lemming i ktoś tego lemminga wyciął. Dobra, trudno. Lemmingi 3D. Ja nie lubię lemmingów, ani tych amigowych, ani na PlayStation. Na PlayStation wyszły te i dwuwymiarowe, i trójwymiarowe. Ja tego nie lubię. No może na myszce tak, ale na padzie się gra w to tragicznie. A poza tym nie lubię, bo to też szkoda czasu na to. Powiem wam, że strasznie długo się w to gra. Nie lubię lemmingów. No ale dostały ocenę 8. Dobra, lecimy dalej. Jumping Flash, to co mówiłem, polecam sobie zobaczyć u mnie gameplay z tego, to jest taka platformówka w 3D, chodzimy takim królikiem, o, takim mechanicznym królikiem, tak jak tutaj, ale widzimy tylko wszystko z widoku oczu, tak jak na screenshotach, no, dosyć trudna gierka, dosyć trudna, były chyba dwie części z tego co pamiętam, dostała ocenę 8, u mnie jest gameplay z tego, ale jeszcze kiedyś się pojawi na, z innego demka. Dobra, Air Combat, mam to też na pełnej wersji. Na automaty wiem, że to było, to Namco wydało. Latamy po prostu samolotem. Później zmieniła nazwa na Ace Combat. To się nazywało i Ace Combat 2 to było. Też fajne, fajny tytuł. Taka arcade'ówka, strzelamy po prostu samolotem, myśliwcem takim. Discworld. Mam też tego demko na jednej płycie. Na podstawie książki tego Terry'ego Pratchetta. Strasznie trudny tytuł. Ja polecam w ogóle recenzję na, też na kanale QD PSX. Demko jest w ogóle napisane on the CD, o, czyli będziemy mogli demko sobie ograć, tutaj sprawdzimy sobie to demko, no dobra. Polecam sobie recenzję, bo to po prostu jest tego typu gra, taka przygodówka, ja w ogóle nie lubię tych przygodówek point and click, gdzie trzeba pójść gdzieś daleko, wziąć jakiś przedmiot i wrócić się na początek tam planszy i dopiero wtedy możemy go użyć. Nie lubię czegoś takiego, bo to bardziej pamięciówka taka, albo takie szukanie gdzie co można kliknąć, po prostu na chybił trafił. Nie lubię czegoś takiego, no ale rozumiem, że są fani, no i poza tym są fani książki tej, no, Pratchetta, no. Bo rozumiem, że to jest na podstawie książki, tak? Nie czytałem nigdy książki, no ale jest. I tu znów niestety brakuje jakiejś strony, jest wyrwana, o. Szkoda, czyli to jest niekompletny magazyn. Szkoda! No dobra, ale widocznie za takie pieniądze, dlatego no. Trudno, no ale dobre, dobrze, że chociaż w ogóle mam, nie? Recenzja Raymana, natomiast niestety mamy pierwszej strony. Siódemkę dostał Rayman. Strasznie też tego tytułu nie lubię, mam pełną wersję. Ileż to nerwów na tej grze się zepsuło. Dobra, lecimy dalej. Street Fighter The Movie. Na podstawie filmu, tak? Bo wiem, że film był i na podstawie filmu zrobili grę. No proszę. No proszę, nawet nie wiedziałem, że na podstawie filmu zrobili wersję taką. Dostała ocenę 6, czyli prawdopodobnie zwykły Street Fighter jest lepszy. No i mamy obok Theme Park, czyli budujemy wesołe miasteczko. 8 dostała. Także. Też fajna, fajna gierka. No właśnie, bardzo podobna później powstała Team Park World i Team Hospital. Na podobnym silniku. O, tu też coś pocięte mamy. No kurde, ten magazyn mocno pocięty. Dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj mamy Ultimate Parodius Deluxe. Jakaś strzelanka. Też to chyba pokazywał. Albo inną część QD PSX. Po prostu taka strzelanka 2D. Shooter taki. Jakiś jajcarski, gdzie strzelamy do jakiś lasek. No jakieś śmieszne, dziwne rzeczy. Mnie takie coś nie rusza. Tu patrzę, coś pocięte jest. Tu była jakaś recenzja Total Eclipse. Nie wiem, czy jeszcze będzie coś z niej do czytania. I coś niżej było też niestety wycięte. Także nie wiem, co coś z tego jeszcze da się odczytać. I coś wycięte było prawdopodobnie fajnego.
No, coś fajnego, jakiś edge. Nie wiem, co to było. Niestety jest to wycięte. Nie wiem, dobra. I tu jest feedback. Można było pisać listy. U nas nazywało to w polskiej wersji kontakt. Też było to samo logo, ale było zmienione na kontakt. Nie feedback, tylko kontakt. No i tu można było coś do nich napisać. No. I tu powoli zbliżamy się do końca. Dalej jakiś list, jakieś pytania od ludzi. Tu jakieś sklepy. Też jakieś ogłoszenia sklepów. Też niestety coś wycięte. No i tutaj on the CD. Czyli to, co jest na płycie. Czyli zawartość płyty. Mamy tutaj... Tak. Destruction Derby 1. Crazy Ivan. To jest to. Czyli jakaś strzelanka, tak? No i Wipeout. Tu na górze mamy screenshoty. I Assault Rigs. Tu jeszcze na dole jest. Też jakaś strzelanka 3D czy coś. Nie wiem. Zobaczymy sobie to. Zaraz to sobie ogramy. No i Discord. Ja to pominę na gameplayu, bo mówię to. Ja mogę na chwilę to włączyć, ale pominiemy to ogólnie, bo to, żeby to ograć, to wiecie. No, poświęcić trzeba ponad godzinę. Poza tym nie chce mi się, szczerze mówiąc. Nie lubię tego typu gier. Lemmingi 3D. Możliwe, że też pominę. Bo nie lubię w to grać, a też to zajmuje długo. Nowa Storm, strzelanka taka 2D dwuwymiarowa. No to chętnie pokażę. Chociaż to słabe jest. I jest też VCD. To, co mówiłem, no, pokazywałem już na jednym filmiku. Aczkolwiek z tego, co pamiętam, to ta wersja jest jakaś inna niż ta, co jest na Demo One. Więc możemy sobie na chwilę włączyć. I tutaj jeszcze Game Over. Cóż to jest? Ridge Racer. A czemu tutaj pokazują Game Over i pokazują ostatnie jak zakończenie gry? Nie wiem, jaki jest sens tego. Tego działu, nie rozumiem. I w następnym miesiącu tutaj napisane, co będzie w następnym miesiącu. Między innymi Mortal Kombat 3. Może kiedyś ten numer zdobędę. Open your mind to the power of PlayStation. Tu jakaś... Cóż to jest? A, jakieś lista sklepów i jakieś adresy i telefony w Wielkiej Brytanii. No tak. Ciekawe, ile do tej pory jeszcze z nich istnieje. Prawdopodobnie niewiele. No i na końcu jakaś grafika z Crazy Ivan. Dobra, proszę Państwa, długo gadałem. To proponuję teraz na gameplay. Znowu będzie długi filmik, no ale jak ktoś chce, no to sobie obejrzy w ratach, a jak nie, no to po prostu od razu przewinie do demek. Dobra, to zapraszam teraz już na gameplay. Dobrze, no to wrzucam płytkę, tak jak mówiłem. I wypróbujmy to sobie. Pograjmy te kilka tutaj demek, które tutaj są. No i zobaczymy, jak co tutaj będzie, to wszystko ogramy. No i myślę, że trzeba zapoczątkować tutaj na moim kanale serię no, wszystkich filmików z tymi demkami. No będziemy po kolei sobie wszystkie ogrywać, już jakie wszystkie ja mam po prostu w całej mojej kolekcji. Więc zacznijmy tutaj od numeru 1. No i później wszystkie po kolei, numer 2, numer 3 i tak dalej. No później już ta numeracja się rozbiegła, ja to wszystko pokażę na jednym filmiku, jeśli ktoś chciałby być na bieżąco. No i tyle, po prostu wszystkie tutaj sobie ogramy. No dobra, no zobaczmy, mamy tak. Wipeout, Destruction Derby, Nova Storm, Crazy Ivan, Lemmingi 3D, Discworld. To prawdopodobnie pominiemy sobie, ja włączę to, ale pominiemy to sobie. Czyli świat dysku na podstawie tego Terry'ego Pratchetta. Sound to Light, nie wiem co to może być. I Assault Rigs, też nie pamiętam co to jest. I tak jak na górze napisane mamy copyright Synosis Limited 1995, czyli to jest właśnie płytka zrobiona przez Synosis, przez to studio. Jeszcze nie przez to studio Sony, które później składało te płytki demo, czyli to jest wczesne, pierwsze właściwie, bo już chyba od drugiego dema, w tym momencie to nie pamiętam, to będziemy musieli sprawdzić sobie, na jak włączę właśnie demo numer 2, to prawdopodobnie wtedy już to Sony te płytki składało, a pierwszą zrobiło Synosis. Nawet zresztą tutaj widzicie, w tle jest ta sowa. Słabo ją wprawdzie widać, no ale jest. Także tutaj w ogóle jest inne te menu, bo później jak już ja pokazywałem, to już było inne takie jakby te... Dookoła się obracało te takie te krążki, tam były ten tytuły gier podane, a tutaj jest tak jakby plansza taka i wszystkie gry są na jednej planszy do wybrania, więc to jest takie wczesne, bardzo wczesne demo. No, właściwie to jest pierwsze chyba... pierwsze demo, no bo demo one... Właśnie to jest dobra rozkmina, czy to było demo pierwsze, czy pierwsze było demo one. No trudno powiedzieć, bo Demo One to prawdopodobnie było dołączone do konsoli. Ta jeszcze takie też wczesne Demo One, taka zielona okładka, też to kiedyś ogramy. Właśnie, może przy następnej okazji tamto, żeby była taka ciągłość, o. Czy to wczesne było? No zobaczymy sobie, później porównamy numerek. Czy to było wcześniejsze niż czy tamto, no.
O, włączyło nam się właśnie demko Destruction Derby, bo długo czekaliśmy, także nawet nie będę musiał włączać, także zobaczmy sobie. Bo długo gadałem. No, logo Synodis, także tutaj większość gier chyba będzie nawet Synodis. Oni to składali i chyba większość gier, a może nawet wszystkie to będą ich? Nie wiem, zaraz zobaczymy, przekonamy się. Reflections, no te stare logo ich, bo później mieli takie pomarańczowe, jak Drivera już wypuścili. A to takie było z piorunami, to niezbyt mi się podobało. No i Destruction Derby, no to ta gierkę omawiałem dokładnie na jednym filmiku, także tu za bardzo nie będziemy się skupiać, zwłaszcza, że to jest tylko rolling demo. Nie jest grywalne chyba. Nawet na pewno, skoro się włączyło, to nie jest grywalne. No także sobie tylko rzućmy okiem. No właśnie, ja pada nawet nie mam w ręku, pad sobie stoi tutaj, więc nawet nie mogę w to grać. A mamy taki właśnie filmik. No rules. Bez zasad. Bez limitów. No taki filmik. No ale gra, ja tak jak mówiłem już na filmiku, no dosyć się mocno postarzała od tamtych czasów. No dwójka jest 100 razy lepsza, to już 100 razy też powtarzałem. 3 razy ją pokazywałem na filmiku, Destruction Derby dwójkę. No jedynka mocno się postarzała, nawet już wtedy, w tamtych latach już. Jak ja pierwszy raz w nią zagrałem jakoś w 2000 albo w 2001 roku, to no wiem, że to już było trochę lat od 95 roku, ale no to jeszcze był powiedzmy klimat ten taki zachowany, jeszcze nie był internet tak spopularyzowany, nie było aż takich gier jak teraz, no ale nawet wtedy ona już była dla mnie postarzała. Dwójka, dwójka to była już eksplozja w porównaniu do jedynki, no. Hell no! No właśnie. No i tu mamy tak jak zawsze na demówkach plansze. No pokazujące co tam jest, no track racing. O dziwio, te plansze w dobrej jakości są, bo często zawsze były w gorszej. Tutaj patrzę, jest super jakość. Time Trials, Night Driving. Multilink, no można na link kablu zagrać. No to w sumie też jest moje jedno z marzeń, żeby kiedyś mieć link kabla i zagrać z kimś w domu tutaj, w jednym pokoju, na dwóch telewizorach, na dwóch konsolach. Hidden Options. Ciekawe co to za ukryte opcje, bo ja nie pamiętam jak myśmy grali, żeby tam były jakieś ukryte opcje. Albo z tymi ciężarówkami. No do tej pory nie skumałem o co tam za bardzo chodziło z tymi ciężarówkami. No dobra, nieważne no. Zobaczmy dalej, co tutaj jest dalej. No zobaczmy sobie Wipeout. Mam nadzieję, że grywalny demo, nie że filmik. Startem tu zatwierdzamy, tu nawet X-em nie można zatwierdzić. Wipeout, też chyba filmik. Zobaczmy. Prawdopodobnie też rolling demo. Japonia 3,4 km. Prawdopodobnie rolling demo, nieprawdopodobnie niegrywalne, ale zaraz zobaczymy. No, wygląda na to, że to ja nie mogę grać. No dokładnie, to możemy tylko sobie obejrzeć, no. No wszystkie trzy klasyczne wipeouty na PlayStation to, jeśli chodzi o klimat, no to są spoko. Muzyka, no zwłaszcza ta muzyka, posłuchajcie sobie tego kawałka, który leci w tle. Nawet nie będę nic mówił. Bo już te późniejsze wipeouty, co na PlayStation 2 wyszły, na PSP i chyba na PlayStation 3 też, to już nie mają takiego klimatu. Jeszcze jest w sumie Wipeout na Nintendo 64, tylko jak on tam się nazywał? Wipeout 2000 coś tam chyba? Czy Wipeout XL jakoś tak? To jeszcze było nawet dosyć fajne, no ale... Nie mam w ogóle żadnego Wipeouta w pełnej wersji, no mógłbym kiedyś sobie kupić, ale to po pierwsze drogie są. Czy na Nintendo 64, czy na PlayStation ceny osiągają około 100 albo 150 zł. Ostatnio właśnie tego Wipeouta na Nintendo 64 chciałem sobie kupić, ale patrzę ceny, to... Głowa mała. No nie mam, bo są ceny chore, po prostu powyżej setki, no czy około setki, więc drogo. A poza tym, no sterowanie w tej gierce jest dosyć padaczne, więc ja nie wiem, czy... No wiemy, klimat jest zacny, muzyka jest zacna, natomiast
Sterowanie czasami może być wkurwiające i ta gierka może mnie wkurwić, a mimo że ja na nią tyle kasy wydam. No może kiedyś jak gdzieś tanio wpadnie ten tytuł, to bym chętnie brał. Poniżej powiedzmy, nie wiem, 50 zł. 30-40 to mogę dać, ale więcej to jakoś nie ciągnie mnie do tego. No pograłbym sobie jak najbardziej, ale za drogi tytuł niestety, no. Wystarczą mi demówki. Ta plansza, o dziwo, to jeszcze taka w miarę jest taka zwyczajna, bo tutaj mamy te takie podłoże futurystyczne, ale po boku jakieś takie drzewa rosną, to wygląda tak normalnie, no. Bo inne plansze w Wipeoucie to już są takie mocno futurystyczne. No i dobra, koniec mamy demówki. Zobaczmy sobie, co tam dalej teraz było. Mam nadzieję, że coś grywalnego teraz. Bo ja już nie pamiętam w tym momencie, które gry były tutaj grywalne, a które nie. Dobra. Destruction Derby odpalaliśmy. Weźmy sobie tego Nova Storma. Aha, startem doświadczamy. Teraz tylko przyciszę, bo patrzę, głośniej jest. Nova Storm to była taka strzelanka 2D. Ona też jest na tym Demo One, które omawiałem w tym zielonym opakowaniu. Pierwsze Demo One, które było dołączone do konsoli. Taka strzelanka w 2D. O, właśnie, też Sinus. Czyli prawdopodobnie wszystkie gry tutaj są ich. Taki dwuwymiarowy shooter po prostu. Bardziej pasujący do jakiegoś Super Nintendo, czy do Sega Genesis, czy Mega Drive. Bo na PlayStation to trochę przestarzałe było. No zobaczmy sobie. Tu mogę coś wybrać, tak? Ale chyba po prostu grę. O, filmik mamy. Taki renderowany. Tylko z tego co pamiętam, to ta gra była padaczna, bo jak ja grałem w Demo One w nią, to... Bo nie wiem, po pół minuty ja już umierałem po prostu, bo tutaj wszyscy wrogowie na mnie napierdalali, więc nie wiem, zobaczymy czy będzie tak samo faktycznie teraz. Może po prostu ta gra jest taka padaczna, że od razu się w niej umiera. Więc zaraz zobaczymy, może taka strasznie trudna jest, zaraz zobaczymy, bo dawno już to grałem. Albo może jakieś inne demo jest tutaj. O właśnie, no i widzicie, taka po prostu dwuwymiarówka. Strzelamy do wszystkiego co się rusza i trzeba cały czas naparzać krzyżyk, bo nie ma autofire, jak trzyma się. O, może jakieś bomby jeszcze kwadratem. Kółkiem taki strzał, trójkątem coś można? Nie. Tutaj L1, L1 chyba nic. Dobra, to walimy we wszystkich. No takie też prerenderowane, te animowane, te ich ruchy, tych przeciwników. No, tło też oczywiście prerenderowane, czyli leci w tle filmik. Wrogowie to też są tak jakby filmiki. Sprite ruchome takie. No i my latamy i strzelamy po prostu. Niski poziom energii. No więc zaraz przegram prawdopodobnie, no bo to taka jest padaka w tej grze. O właśnie. Padaka. Fajnie to wygląda, fajnie filmik leci tak. Jest klimacik, ale o. Pół minuty czy tam minutę pograłem i dead. Więc jaki jest sens kupować pełną wersję tej gierki? Co ja tutaj zrobiłem złego, że tak szybko umieram? No. Nie dziwię się, że ta gra sukcesu nie osiągnęła. Chyba ją recenzował QD. QD PSX z tego kanału. Nawiasem mówiąc, polecam, bo ostatnio na filmiku z tym, z polecaniem kanału go nie poleciłem. On chyba tą grę znowu, właśnie ten Nova Storm, także polecam u niego sobie zerknąć. Zobaczmy sobie tego Crazy Ivan. W ogóle tego nie kojarzę, też chyba filmik sam. Też jakieś fajne prerenderowane intro. No, nawet bardzo fajne. Z tymi samolotami. Jakiś robot. Mech. O, a tutaj radziecki. Helikopter chyba, tak? Robot Jax. Jak ktoś kojarzy taki film na VHS-ie. O, właśnie. Tam też był radziecki taki robot. Crazy Event. Pewnie wzorowany na tym filmie, ten mech. Na pewno. Robot Jax i tam była walka między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Dwa roboty ze sobą takie walczyły. Zamiast toczyć wojny, to oni tam ze sobą, jeden kraj z drugim krajem właśnie toczyli wojny między robotami. Fajny film, ale poza robotami to tam fabuła jest nudna. No i to był tylko taki krótki tutaj filmik. Gierki w ogóle nie kojarzę, no. Lemmingi 3D i Discworld. Zobaczmy sobie te Lemmingi. Filmik czy grywalny? No zobaczmy sobie. Tutaj same gierki Sinus. Ja miałem te Lemmingi 3D kiedyś, ale na Allegro sprzedałem, bo dla mnie gra nie przypasowała. No, tu jakaś czołówka, jakiejś firmy. Clockwork Games. Clockwork Games. Nie kojarzę. Razem z... jaką firmą? A, no z Sinusis oczywiście, czyli te dwie firmy to zrobiły.
No prawa do Lemmingów to chyba w Synods śmiało. Chyba oni nawet je stworzyli. Te na Amigę, na PC-ta. Lemmings 3D właściwie. I Dolby Surround. Występuje, czy tam tak? Kto? Jelly Belly. Jakieś żelki. Nie wiem, o co chodzi. No dobra. 95 rok, Lemmingi 3D i teraz to tutaj możemy wybrać coś, czy... A, na górze tam wybieramy, ale dziwne menu. Play, tu jakieś options, tak? Aha, mamy dwie. A, to fajnie. Fajnie on mówi. No dobra, to weźmy sobie play. Chociaż ja bym zobaczył sobie te sterowanie, czym się co robi, nie? Chyba, że w gazecie jest. O, najlepiej to zobaczymy sobie w gazecie, tylko byle się demo nie wyłączyło. Najlepiej sobie zobaczę w gazecie sterowanie. Gdzie tutaj tylko to było? O, tutaj. I tutaj zawsze w tym dziale on the CD zawsze było sterowanie do każdej gierki podane, więc sobie zerknę. Kwadratem kamera left, trójkątem kamera forwards, kółkiem kamera right i krzyżykiem kamera backwards. I tu mam jeszcze move around, close lemming skill. No i tak, to chyba wybieramy po prostu i te itemki i nimi sterujemy, tak? No z tego co pamiętam, już ja kiedyś grałem w lemmingi, ale to bardziej wtedy dwuwymiarowe, w 3D to nie pamiętam, o co tu chodziło za bardzo. No, to samo znaczy, no natomiast nie pamiętam sterowania, nie? Control. Tu są controlsy, czy nie ma? Configure controls. Tylko sobie zerknę na wszelki wypadek. No, to samo co tam. Select. No dobra, zobaczymy. Jak z tego wyjść? O tak. Okej. Play, okej. Level 1, that's right. Preview, no zobaczmy sobie preview. Na spokojnie, tu zobaczmy, o co tu chodzi. Musimy ich doprowadzić do... tam na dół, do tej krainy? That's right, number of lemmings 80. 70 to be saved, release rate 80, time 4 minutes, rating fun. Więc musimy 70 uratować, 10 możemy tam no, poświęcić. Dobra, to teraz szybko. Czym tutaj... Aha, w ten sposób, ale padacz na sterowanie, kurde! O Jezu! O matko. Ale padaczne sterowanie. Wow, tym się steruje, patrzcie, tutaj. No dobra, ale teraz trzeba ich szybko ratować. To musimy ich doprowadzić do... Szybko, tylko oddalę. Dobra, to teraz jakieś spadochrony albo coś dla nich. Kurde. Którą opcję? O, tu są, mamy parasole. Dobra. O Jezu, to już widzę, że mi nie uda się. No, pięknie. Nie umiem grać w lemmingi. Nie mogę sterowania ogarnąć. Jak tam na górę polecić mam? Jezu, jak ja tego nienawidzę. No, sterowanie jest totalną padaką jakąś. Zamiast strzałki to tylko kursor. O Boże. Dobra, poddaję się. Nie mam na to cierpliwości, sorry. Resecik. Nie mam na to cierpliwości przy tym sterowaniu. Boże. Wymiękam po prostu. Myszką tak, ale nie na padzie. Jezu. Dobra, zobaczmy, co było tam następne. Padaka z tymi lemmingami. No dlatego ja to sprzedałem, bo mi to po prostu nie podchodziło. Nie ogarniam po prostu tego, po prostu sterowanie, no tym było na lewo, na prawo, tym na dół, na górę, z tym sterujemy tylko strzałkami, więc dla mnie to... Dobra, zobaczmy sobie Discorda na końcu, zobaczmy sobie tego jeszcze Assault Rigs. Nie pamiętam w ogóle, co to było. O, Ponga mamy, ale to oczywiście tylko filmik.
Ping. Nazwa firmy, czyżby? Tu mamy jakiś shooter. To jakieś intro, jak rozumiem, tak? No, tylko takie wprowadzające na razie. Full Chrome. Dźwięk z Command & Conquer. No, jakaś laska. Będzie sterować tym pojazdem, czy o co tu chodzi? Kurczę, fajne te intro jest. Także ci goście z Sinus jest zajebiste te intro robili. Zresztą widzieliśmy to w G-Police. 3, 2, 1, 0. Nawiasem mówiąc, kiedyś chciałbym obejrzeć, bo tyle lat zwlekam, jest film Final Fantasy, też wyszedł w 2001 roku, też w takim chyba stylu. I wtedy jak on wyszedł, to miałem go obejrzeć, a do tej pory tego nie zrobiłem. A ja taką grafikę renderowaną bardzo lubię. Takie filmy. Jeszcze jest Resident Evil Retrybucja, tak to się chyba nazywało? Czy coś takiego też właśnie w tym stylu zrobione. Właśnie ogląda się jak gierkę na PS2. A to jest cały film, półtorej godziny, z lektorem tam, na Polsacie czasami leciał. Kurczę, fajne to intro jest. Pewnie będziemy jakimś tutaj czołgiem jeździli, tak? Tak jak tu pokazuje nam. Ale na telemingi to się wkurwiłem, bo chciałem pograć, ale po prostu nie ogarniam tego. Sorry, że takie coś, ale no nie ogarniam. No jak coś nie ogarniam, no to w to nie będę grał, nie? Ja nie jestem ekspertem od wszystkiego, nie? Kto ma nerwy, to nie gra, no ja nie daję rady, nie? Fajne intro, fajne tutaj efekty. Zaraz zobaczymy tylko grę, no ja chcę grę zobaczyć. Kurde, nie mogę się doczekać, aż zobaczę po prostu w gazecie. Będę zerkał tu i tu. Assault Rigs jest, czy nie ma? Może wcześniej stronę. No, mamy tutaj jakiś czołg. Zobaczcie sobie, mam nadzieję, że widać. O, zaraz zobaczymy sobie po prostu, co to będzie. Jakiś zielony czołg. No dobra, zaraz poczekamy, sobie zerkniemy. Dobra. Gazetka tu wraca. A, to był oczywiście tylko filmik. No dobra, no to został nam Discord. No dobra, szkoda, że w to nie mogliśmy zagrać. No myślałem, że to będzie grywalny ten Assault Tricks. No zobaczmy sobie tylko Discord, ale w to też nie za bardzo chcę grać. Bo to jest... no strasznie długo to nam zajmie, poza tym ja też nie mam cierpliwości do takich gierek. No także widać tutaj demówkę mamy taką, gdzie większość to filmiki, tylko trzy grywalne gierki. No dobra, zobaczmy to sobie. Także ewidentnie tutaj słaba ta płytka była. Ale no, jak pokazać, to musimy pokazać wszystkie, nie? Dobra, 95 rok, Discord. Akt pierwszy. Ojej, no i teraz dialogi będą przepotężne, więc... Szybko to ogarniemy, wyjdziemy z tego pokoju, no i dalej to nie będziemy grać, bo szkoda czasu. Została tam jeszcze chyba jedna ostatnia demówka. Knock, knock. Też jest recenzja tej gierki na kanale QDPSX, także polecam sobie zerknąć. On tam więcej powie niż ja. Znaczy właściwie powiedział, bo to już jest, ta recenzja już jest, już parę miesięcy. Także polecam sobie zerknąć. Czekamy. Na razie obejrzymy sobie, o co tutaj chodzi. Wardrobe. O, już możemy grać właśnie. Czyli mamy tą... Wardrobe to jest ta przymierzalnia, przybieralnia. Nie, nie, nie to, nie to. A może?
A, otworzył, no dobra. Weźmiemy to sobie. Połt. Nie znam. My money pouch, all right. Now, if I only had more of the fillings. Ten brytyjski, angielski, kurczę. To jest pouch czy połt? Pouch chyba. It's my money pouch, all right. Czyli portmonetka? Nie wiem, dobrze? Ja nie znam tego słowa, bo pierwszy raz je widzę na oczy. Tu może coś możemy wziąć? Luggage, czyli ten. No. Bagaż, tak? Czy coś takiego, no. Tu coś jeszcze jest. Diploma. Unseen University. Thermaturgy 101. Failed. Well, it's not little trinkets and paperwork that really count in life. I've got... Well, I've got a really pointy hat. That's a start. Coś tu jeszcze możemy wybrać? Czy po prostu... O, tu coś chyba było, tak? O, bed. No to do bed no nie wracamy już, na pewno nie. Trzeba wyjść stąd. Door. Aha! Portalis Exitus. Or the common doorway. See? I'm not a wizard for nothing, you know? No to otwórz to. O. Nie, może coś źle zrobiłem, może coś tam trzeba było wziąć czy coś, ale nie kumam tego jeszcze do końca. Tylko chcę pokazać po prostu taki overview na grę, jak, o co tu chodzi. Schodzimy. No, do tego to trzeba mieć naprawdę cierpliwość. No nie, no to nie na moje nerwy. Ja point and clicków nie lubię gierek, aczkolwiek w Broken Sword to bym chętnie zagrał, bo to już jest coś innego. To jest bardziej taka fabularna gra, a tutaj to po prostu jest właśnie taka przygodówka point and click. Czyli ten Curse of Monkey Island też bym nigdy nie chciał zagrać. To nie na moje nerwy, kurwa, nie na moją cierpliwość. Dobra, schodź tam, ludek. Były chyba dwie części Discorda na PlayStation. Dobra, teraz jakoś tutaj się szło, z tego co pamiętam. Tam jeszcze są jakieś drzwi wejście. Tu jeszcze jest, no kurde, i cały tą grę trzeba tak chodzić. To jest nam mnóstwo godzin grania, ale to nie jest na moje nerwy. Ja nigdy nie chciałbym mieć pełnej wersji tego, no. Statu. Oh. Well, this one's not a statue. Statue. I think this one used to be a frog out in the garden. Ah, well, he never should have asked to be turned into a handsome plinth. Dobra, wychodzimy stąd. Close it. Nie będziemy wszędzie chodzić po wszystkich pomieszczeniach, bo ja chcę tylko tak pokazać. Broom. Ah, looks like a witch transportation device. One of the older models. Jak śmiesznie mówisz, że to jest ten transport... Wiedźmy po prostu mogą na tym latać. No można wszystkie rzeczy obrać, no ale to... Mamy tutaj jakiś ten podręcznik ten. Szelec, co to jest? That doesn't work. No to wychodzimy stąd. No naprawdę, to trzeba wiedzieć gdzie co wziąć, co gdzie przenieść, co kliknąć. Energik uwielbia takie point and clicky, ja to nie. Może nie wiem, może Rozkminator, ty też takie gierki lubisz, bo ja to nie, po prostu to nie dla mnie. Main door. Wychodzimy z tego zamku, jak rozumiem? O, wreszcie, no, Unseen University. Czemu Unseen? Entrance. O kurde, możemy gdzieś tu iść? Z miasta wyjść? Pad. O. No nie zależy mi na przejściu tej demówki, tylko tak sobie zobaczmy, o co tu chodzi, no. Pewnie coś tam musiałem wziąć, przypominałem w tym zamku, no ale to tylko tak sobie zerknijmy. No to pogadajmy z czarodziejem i... Apprentice Wizard. Good grief! I thought the apprentices were all kept tied to stakes. No, z tym brytyjskim angielskim to. How do you open the gate? Nie wszystko rozumiem. It was the secret spell. All right then. How do I open the gate? Can't tell you. You're supposed to go and see the Arch Chancellor. Oh, kurde, nie rozumiem tych słów w ogóle. Oh, it's more than my job's worth, mate. Nie co drugie czy trzecie słowo, rozumiem tego. Ale dobra, no dobra, nie będę w to grał, proszę Państwa. No po pierwsze mnie odstrasza brytyjski angielski, taki koguci język po prostu, bo angielski to ja powiedzmy, no może niezbyt dobrze się posługuję w wymowie, natomiast jeśli oglądam jakiś film czy grę, czy tekst czytam, no to rozumiem, no. Natomiast brytyjskiego za cholerę nie rozumiem, jak oglądam jakiś serial brytyjski, czy nie wiem... Program jakiś BBC czy coś, to po prostu kurwa, po prostu nie rozumiem tego. Tak samo, no, mógłbym dawno już wyjechać do Wielkiej Brytanii pracować, ale po prostu ja nie wiem, jakbym miał radę po prostu te świergotanie takie. Słuchać tego po prostu. Dobra, została nam Sound to Light. To jest chyba VCD. No zobaczmy sobie, czy to jest inna wersja.
niż ta, co była na Demo One. Tutaj jest w każdym razie inne tutaj te tło. To na pewno. Natomiast zobaczmy sobie, czy to jest jakaś inna wersja tego oprogramowania. Muszę coś kliknąć, czy samo zaskoczy? No insert audio CD, no to jeszcze raz. Chcę, żeby muzyczka po prostu skoczyła z tej płytki, bo nie będę już przynosił jakiejś żadnej płyty CD. No, wizualizacje są inne niż w tej wersji na PlayStation na Demo One. Tu mamy, tylko chcę muzykę jakoś puścić. Z czego to muzyczka? Z Wipeouta? Chyba. Następną jakąś zobaczmy sobie. O, to z Wipeouta jest właśnie. Także niech sobie tu na razie poleci trochę. Teraz pobawmy się tutaj tymi opcjami. Jak, co tu możesz narobić? Kwadratem coś mogę robić. O, tak ruszać jakoś dziwnie. Krzyżykiem chyba nic. Kółkiem nic. Trójkątem. A, no dzieje się coś. Mamy coś takiego. Teraz jak to... Tak, tylko teraz jak to pomniejszyć? A kurde, trochę dziwnie. Cały czas tylko trójkąt naciskam. Krzyżykiem oddalamy. Czyli krzyżykiem mamy... Będzie po prostu takie szybkie napierdalanie tych renderowania tego, tej grafiki. Jak trójkątem to doładujemy, to wtedy coraz wolniej. Wtedy bardziej się skupia na jakimś jednym elemencie. Bo to jest renderowane w czasie rzeczywistym. Tylko, że tutaj mamy te sowy jako logo Synosis. Tu można przewijać, o. A tym zmieniać przy piosenkę następną, next. Także w tej wersji na Demo One mieliśmy tam jakieś inne symbole, tu mamy coś takiego, tu jakby gwiazdy mamy. Także to jest inna wersja niż ta, która była na Demo One, ta jest wcześniejsza. Która lepsza, no nie wiem, po prostu dla mnie jedna i druga już jak na dzisiejsze czasy to jest gówniana. Jak na tamte lata, no to robiło to wrażenie, przyznaję. Jak wtedy pierwszy raz na Demo One to odpaliłem, ale jak na dzisiejsze lata, no to już jest gówno. No powiedzmy sobie szczerze. Dobra, proszę Państwa, to by było na tyle, taki długi odcinek, bo na początku było przejrzenie gazety, teraz test tych demek. No szkoda, że tutaj nie wszystkie demka były grywalne, a te, które były grywalne, to były gówniane. No ale to pierwsze jest demo, to pierwsze demo z magazynu, więc sobie, zrozummy, że to były początki. I to jeszcze było demo, zrobione prawdopodobnie na jakieś zlecenie, że przez Synosis, więc rozumiemy tutaj, że tutaj były same jeszcze takie wczesne wersje gier. Nie wszystkie były grywalne, a te, które były grywalne, to były jeszcze słabe, bo to jeszcze był początek PlayStation, więc nie było jeszcze fajnych gierek. Na następnym filmiku proponuję właśnie te Demo One ograć, zielone te. Ja mam je w dwóch czy chyba w trzech kopiach, więc ja pokażę wszystkie może na jednym filmiku albo jakoś oddzielnie, bo tam się różniły wersje. Na jednej płycie brakowało pewnych gier, a na drugich były dodatkowe gry, więc to sobie też sprawdzimy. No i to w następnym filmiku sobie ogramy. No a na dziś to by było wszystko. No mówię, taki filmik długi, bo na początku była gazeta, później te demówki. No i tym sobie akcentem rozpoczęliśmy tutaj, mam nadzieję, serię tych filmików. Z tymi demkami. Będę po prostu pokazywał wszystkie, jakie mam, czyli kilkaset płyt, które mam. I też niedługo pokażę na filmiku wszystkie te demka, które mam tak po prostu w pudełku, które ja po prostu wszystkie posegregowałem, poukładałem. Pokażę Wam po prostu, co ja mam, co przez tyle lat uzbierałem. No, także na dziś to by było na tyle, i zapraszam do następnych filmików. Cześć!